Wiadomość od twojego skryby! Anatolia, kraina wielu krajobrazów i tygiel kultur. Otoczona górami i przecinana nielicznymi rzekami, skrywa w sobie tajemnice minionych wieków. Przez jednych nazywana kolebką cywilizacji, a przez innych po prostu wciąż nie do końca zbadanym skrawkiem planety, pełnym zagadek i enigmatycznych społeczności, które zasiedlały ją jeszcze przed okresem rewolucji neolitycznej. Hetyci, lud zamieszkujący Anatolię nieco później, bo w drugim milenium przed naszą erą, stanowił lokalną siłę, której wpływ wylewał się daleko poza granice Półwyspu. Ich doświadczenia w dziedzinie rolnictwa były niezwykle istotne dla rozwoju cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu. To właśnie w Hetytach można upatrywać jednych z pierwszych mistrzów rolnictwa, którzy doskonale opanowali techniki uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Zapraszam na materiał. Anatolia jaka jest, każdy widzi. Jej wyżynne ukształtowanie terenu poprzecinane kilkoma rzecznymi dolinami nie jest raczej najbardziej przyjaznym miejscem do rozwoju cywilizacji epoki brązu. W tej wyżynnej krainie otoczonej górami pontejskimi od północy i pasmem Taurus od południa panuje niezbyt przyjemny klimat nie tylko dla ludzi, ale także niesprzyjający rolnictwu. Opady deszczu są niewielkie, a rzeki płytkie, zapewniające wprawdzie życiodajną wodę, ale nie nadające się zupełnie do żeglugi. W tej krainie chronicznie chorej na boskie kaprysy susza stanowi raczej regułę niż odstępstwo od normy, a jeśli rzeczywiście zdarzą się ulewne deszcze, to wysuszona ziemia zazwyczaj nie jest w stanie przyjąć nadmiaru wody, co powoduje lokalne podtopienia. Chmury zbierają się nad tą częścią anatolii tylko zimą, kiedy to temperatura może spaść nawet poniżej minus 20 stopni Celsjusza, a opady śniegu odcinają kontakt z resztą świata, czyniąc płaskowyżu zapomnianą przez bogów samotnie. To właśnie w tych warunkach musi pracować hetycki rolnik, operując w rzecznych dolinach i co równiejszych poletkach między większymi wzniesieniami. U początków drugiego tysiąclecia przed naszą erą na Wyżynie Anatolijskiej nie istniało jeszcze zjednoczone hetyckie państwo. Ziemia była zdominowana przez niewielkie społeczności rolnicze. Nie znaczy to, że miasta takie jak Kanesz czy Hatusza były rzadkością. Te były zasiedlane często przez asyryjskich handlarzy, przybywających tutaj przede wszystkim po metale. Przynosząc ze sobą nie tylko sukno, ale także ubogacając kulturowo region. Jednak jeśli mielibyśmy zapytać Anatoli, gdzie znajduje się jej prawdziwe ja, to odpowiedź brzmi w niewielkich osadach rolniczo-pasterskich, rozsianych na całym jej obszarze, spośród których większość spoczywa jeszcze dzisiaj pod ziemią, oczekując na swoich odkrywców. Twory państwowe składające się z kilkunastu wiosek i jednego większego ośrodka miejskiego były zarządzane przez lokalne rodziny królewskie. Chociaż rozmiary tych państw, jeśli można je tak nazwać, były nieraz nie większe od powiatu, to ich władcy dumnie tytułowali się jako rubaum, czyli książęta. Zagrody rolnicze nie występowały raczej pojedynczo. Ze względu na to, że tylko niewielka część ziemi nadawała się do uprawy, to właśnie wokół takich poletek budowano domy i budynki gospodarcze, a społeczności liczyły od kilku do kilkunastu rodzin. Według innych szacunków takie osiedla liczyły około 120 do 150 mieszkańców. Każda z takich osad miała własną radę, administrację i sprawowała nadzór nad terytorium w promieniu około 5 km. Do zadań Rady Starszych należało utrzymanie efektywności upraw, rozstrzyganie sporów między właścicielami ziemi, a także, być może przede wszystkim, zbieranie od nich podatków. Pobrane od rolników dobra trafiały następnie do ośrodka centralnego tych mikropaństw. Ten sposób zarządzania osadami niewiele się zmienił już po centralizowaniu władzy przez hetytów, z tą niewielką różnicą, że lokalni władcy stali się zaledwie zarządcami, a w wioskach pojawił się element parafeudalny. Ziemia była prywatną własnością rodzin lub też była przez nich dzierżawiona, oprócz tego istniały również pola gromadzkie, te w zależności od rodzaju albo uprawiano kolektywnie, bądź też służyły jako wspólne pastwiska. Jednak silniej zcentralizowana władza osadzała we wsiach również żołnierzy. Nie tylko by zapewnić bezpieczeństwo przed napadami mieszkańców, ale także jako zapłatę za służbę. To właśnie przedstawiciele armii często zajmowali najlepsze połacie ziemi uprawnej albo pola wspólnotowe. Pomimo występowania w Anatolii asyryjskich placówek handlowych, lokalne społeczności często musiały być samowystarczalne. W czasach starożytnych to rzeki pełniły funkcję autostrad, a barki, które po nich pływały, imitowały tiry. Ta relatywnie szybka forma transportu pozwalała na efektywne przerzucanie znacznych ilości towarów, a w sytuacjach kryzysowych mogła uratować całe społeczności od głodu. Rzeki jednak, jak już wcześniej ustaliliśmy, zupełnie się do tego nie nadawały. No może z wyjątkiem kyzył Irmak, ale ta niestety płynęła na zachód, a więc w stronę przeciwną do tej, z której ewentualnie można by importować żywność. Zatem dobrobyt społeczności hetyckich zależał przede wszystkim od życzliwości żywiołów i ilości plonów. Przeprowadźmy teraz pewien eksperyment myślowy. Wejdźmy w buty przybysza o imieniu Aduman, który zawitał w okolice hatuszy w połowie drugiego milenium przed naszą erą i pragnie osiedlić się w jednej z pobliskich wiosek. Załóżmy, że nasz cudzoziemiec przybywa do wioski latem, a w tobołku na plecach ma jedynie zapasowy komplet odzienia oraz brązowy topór przytroczony do pasa. Jak zdobył to wartościowe narzędzie, przemilczmy. Na słabo zaludnionej wyżynie anatolijskiej rzadko zdarza się nadmiar rąk do pracy, więc Aduman udaje się do Rady Starszych, by zapytać, czy ktoś w okolicy czasami nie potrzebuje pomocy przy nadchodzących żniwach. Okazuje się, że w potrzebie jest Tivatapara prawdopodobnie były żołnierz, którego majątek opisuje dokument nadania ziemi. Posiadłość Tiwatapary: jeden człowiek, Tivatapara, jeden chłopiec, Hartu Vanduli, jedna kobieta, Azja, dwoje dziewcząt, Anitti. I Hantavilla, łącznie 5 osób. 2 woły, 22 owce, 6 wołów pociągowych. 18 owiec, a wśród owiec 2 jagnięta, wśród baranów 2 jagnięta. Kus 18, a przy kozach 4 koźląd, a przy koźle 1 koźle. Łącznie 36 sztuk żywego małego inwentarza. Jeden dom. Jako pastwisko dla wołów jedno iku w miejscowości Parkalla, 4 iku sadu, a w nim 40 jabłoni, 42 drzewka granatu. W miasteczku Hanzusra należącym do majątku Hantapi. Spis majątku Tiwatapary jest dość niespójny, zwłaszcza że nie zgadza się ilość zwierząt, a ponadto że w prawie pół hektarowym sadzie rośnie nie więcej niż setka drzew owocowych. Jako, że jedno iku odpowiada 36 arom, Tiwatapara posiada łącznie około 2 hektary ziemi. Załóżmy, że w roku, w którym do jego drzwi zapukał przybysz, gospodarz obsiał również pozostałe nieużytki jęczmieniem. Ziarna już wysypywały się z kłosów, kiedy do pracy zgłosił się Aduman. Tiwatapara oraz Aduman udali się razem do lokalnej rady, by w obecności starszyzny zawrzeć umowę na podstawie hetyckiego prawa. Paragraf 158 prawa hetyckiego głosi Jeśli wolny człowiek wynajmuje się za wynagrodzeniem wiązać snopy, ładować je na wozy, składać w stodołach i wymucić, jego zapłata za trzy miesiące wynosi 1500 litrów jęczmienia. Podczas zawierania umowy jeden ze zgromadzonych zauważył brązową siekierę przytroczoną do pasa przybysza zapytał go więc czy ten nie zdecydowałby się mu jej wypożyczyć na najbliższe miesiące jako że Adumanowi jego narzędzie i tak nie miało być potrzebne przy pracy w polu zdecydował się to zrobić wypożyczenie narzędzi również regulowało prawo jeśli chodzi o porządną brązową siekierę jej czynsz wynosi jeden szekel srebra przez miesiąc jeśli chodzi o lekką miedzianą siekierę to czynsz wynosi pół szekla srebra przez miesiąc Czynsz za lekkie brązowe narzędzie będzie wynosił pół szekla srebra za jeden miesiąc. Pomimo tego, że cena wydawała się zawyżona, to wynajmujący chciał zgodzić się na takie warunki ze względu na brak kowala oraz rzadkie wizyty handlarzy, którzy już od roku nie pojawili się w osadzie. Aduman znalazł jednak inne rozwiązanie. Potrzebował kawałka ziemi, by wznieść na nim chociaż prymitywną ziemiankę. Z innych zapisów tego samego prawa dowiadujemy się, że jedno iku ziemi mogło kosztować zaledwie jeden szekel srebra lub 200 litrów jęczmienia. Szczęśliwie wynajmujący miał akurat jeden i kupola na sprzedaż, ze względu na to, że jego syn, który wyjechał na wojnę, nigdy już nie powrócił. Dokonano więc zamiany, a Aduman, już w pierwszym dniu pobytu, stał się właścicielem około 36-arowej działki, bez domu, co prawda, za to z niewielkim ogródkiem warzywnym, który się na niej znajdował. Po zawarciu umów, Aduman ruszył zatem do pracy na polu Tiwatapary, by zapewnić sobie żywność na przeżycie najbliższego roku. Zbiór zboża był pracochłonny i długotrwały, trwający od lipca do października polegał na rzęciu zboża przy pomocy niewysublimowanych sierpów, wiązaniu zboża w snopy, a następnie przenoszenie ich na klepisko, gdzie zboże suszono i młócono. Uzyskane ziarno i plewy przesiewano, ziarno myto i suszono. Stosowano sita, które musiały być odpowiednio skonstruowane, żeby utracić jak najmniej nasion podczas odrzucania plew. Prawa hetyckie regulowały nie tylko stosunek pracy, ale też ceny niektórych dóbr i nieruchomości, co pozwoliło na skonstruowanie tego hipotetycznego scenariusza. Ziemia, którą zdobył Aduman w zamian za wypożyczenie topora, była bardzo tania, ponieważ nie nadawała się raczej do uprawy zboża. Za lepszą działkę o podobnej powierzchni należało zapłacić dwukrotnie lub nawet kilkukrotnie więcej w zależności od żyzności gleby czy ukształtowania terenu. Tak więc nieużytki rzeczywiście były bardzo tanie, natomiast jeśli Aduman chciałby dorobić się czegoś więcej, a przede wszystkim być bardziej spokojny o swój żołądek, powinien kupić sobie na start przynajmniej dwie kozy, które mogły kosztować dokładnie tyle samo, co jego nowo nabyta nieruchomość, czyli jednego szekla. Skupmy się teraz na osobie gospodarza, który w odróżnieniu od Adumana jest rzeczywistą postacią uwzględnioną we wspomnianym wcześniej dokumencie. Tiwatapara w żadnym razie nie był osobą zamożną. Jego pięcioosobowa rodzina, nawet jeśli rzeczywiście nie posiadała pola, była ściśle uzależniona od plonów, które zbierali okoliczni rolnicy. Nie możemy zapominać, że główne źródło pożywienia stanowiły produkty roślinne, a zwierzęta traktowano raczej jako coś, co w terminologii bankowej nazwalibyśmy lokatą kapitału lub poduszką finansową. Bydło zapewne było wypożyczane sąsiadom do pomocy przy orce, kozy hodowano dla mięsa i mleka, natomiast owce głównie dla wełny. Prawdopodobnie oprócz tego rodzina Tiwatapary prowadziła niewielki ogródek warzywny, w którym uprawiali cebulę, czosnek, soczewice, bób czy marchew. W jego sadzie mogły rosnąć również winorośle, co wydaje się potwierdzać niewielka ilość jabłoni i granatowców. Tiwatapara nie miał lekko, a życie utrudniało mu dodatkowo zarządzenie hetyckich władców, którzy nakazywali lokalnym zarządcom dzielić działki na niewielkie parcele. Miało to na celu zapobieganie tworzenia wielkich majątków ziemskich oraz tworzenia tzw. państwa w państwie. Dlatego właśnie pastwisko leżało niedaleko Parkalli, natomiast sady w okolicy Hanzusry. Ziemia, pomimo tego, że tania, musiała być maksymalnie wykorzystana. Niezależnie od tego, czy przydzielona przez króla, sprzedana przez osobę prywatną, czy wydzierżawiona przez Radę Osady. Ceny ziemi rolnej narzucane przez państwo były niewysokie, aby zachęcić do pracy i nabycia jej przez potencjalnych rolników. Praca rolników generuje przecież towary, a te następnie można od nich zabrać, nazywając to opodatkowaniem. Drobni rolnicy uprawiali więc swoje pola w pocieczoła, by następnie oddawać część ze swoich plonów do państwowych spichlerzy. Efektywne użytkowanie ziemi oznaczało przede wszystkim intensywną eksploatację dostępnego areału, w charakterze pól uprawnych lub sadów. Najczęściej uprawiano oczywiście jęczmień, który jest mniej wymagający. Pszenice wysiewano rzadziej i tylko na żyźniejszych polach. To rzecz jasna odbijało się na cenie: szlachetniejsza pszenica była około 25% droższa od jęczmienia. Oprócz tego popularna była także uprawa warzyw strączkowych czy korzeniowych. W sadach pielęgnowano nie tylko wspomniane wcześniej winorośle, jabłonie czy granatowce, ale zwłaszcza w schyłkowym okresie epoki brązu najprawdopodobniej także brzoskwinie, morele czy tamaryszki. Kluczem do samowystarczalności, a tym samym gwarantem przetrwania niewielkich społeczności, jak ta której częścią był Tiwatapara, była dywersyfikacja produkcji rolnej oraz hodowlanej. Każde gospodarstwo uprawiało nie tylko warzywa czy zboże, ale także hodowało różne zwierzęta, włączając w to świnie, osły, kuropatwy i kaczki. Ci, którzy zagrażali źródłom utrzymania swoich sąsiadów, czy to poprzez umyślne działanie przestępcze, złośliwość czy po prostu zaniedbanie, stanowili również zagrożenie dla dobrobytu państwa jako całości. Ich ukaranie nie mogło być pozostawione kaprysowi ani przypadkowi. Ważne było zatem wprowadzenie ścisłych przepisów regulujących działalność tych społeczności. Intensywna uprawa niewielkich działek położonych obok siebie i prawdopodobnie w wielu przypadkach bez wyraźnych linii oddzielających jedne od drugich często musiała być źródłem napięć i sporów między sąsiadami, przypominającymi dobrze nam znane walki o miedzę. Rzeczywiście wiele przepisów prawa hetyckiego dotyczy przestępstw, które można zakwalifikować jako okołorolnicze. Przykładowo, zwierzęta, które poszły w szkodę, czyli wtargnęły na cudzy teren i dokonały tam zniszczeń, stanowiły prawdziwy koszmar dla ich właściciela. Jak głosi 107 paragraf prawa hetyckiego. Jeśli ktoś wpuści swoje owce do urodzajnej widnicy, a one zrujnują ją, to jeśli na drzewach były owoce, właściciel zwierząt zapłaci 10 szekli srebra za każde i ku ziemi, ale jeśli owoców na drzewach nie było, zapłaci 3 szekle srebra. Wśród innych zagrożeń, na jakie narażeni byli mieszkańcy zwartych społeczności rolniczych, ogień musiał budzić największy strach, szczególnie w gorących i suchych miesiącach lata. Pożar, który przetoczył się przez uprawy, sady i budynki gospodarcze, mógł zniszczyć środki utrzymania całej społeczności na nadchodzące lata, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zupełnego wymarcia osady. Człowiek, który doprowadził do pożaru, był zobowiązany do zapłaty znacznego odszkodowania, jeśli był na tyle nieostrożny, aby ogień rozprzestrzenił się na własność sąsiada. Żywot rolnika na Wyżynie Anatolijskiej zdecydowanie nie był łatwy. Ukształtowanie terenu, pogoda, a wreszcie i sama ziemia zdawały się odradzać zakładanie osiedli na tych terenach. Pomimo trudnych warunków bytowych, hetytom stojącym na barkach rolników i pasterzy udało się jednak utworzyć na tych terenach scentralizowane państwo. Państwo, które upadło wraz z końcem epoki brązu. Bardzo szlachetny gest z Twojej strony, że składasz w nasze ręce te dary, ser. Jeżeli interesują Cię materiały powstające w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji.